Witamy serdecznie, Władek Markowicz i Karol Paciorek, to jest ten pan. Byliśmy w tamtym tygodniu w Warszawie i braliśmy udział w obradach jury razem z Maćkiem Budzichem i Łukaszem Jakubiakiem dla Banku Millennium. No właśnie. I sprawa ma się następująco. Mieliśmy wybrać najlepsze filmy z tych zgłoszonych na konkurs Bank Millennium. Z kilkuset z najlepszych zgłoszonych. Mieliśmy 200 filmów. Razy 3. Te obrady trwały, żebyście sobie nie myśleli, że jury ma łatwo. No, od 11 do 19.30. Do 19.30. Czyli 8,5 godziny z przerwą na jedzenie. Tam było tyle kaw. No właśnie. Tam było tyle kaw, Karol. Mieliśmy wybrać 10 najlepszych filmów z wszystkich zgłoszonych. Jest. Była taka opcja, z której skorzystaliśmy, że każdy z nas wybierał sobie po jednym faworycie do nagrody głównej. Ponieważ nagrodą główną jest 100 tysięcy złotych pieniędzy. Ja nigdy tyle nie... Ja w sumie nigdy nic nie wygrałem. 2 złote w totolotku raz. Budzik wybrał swój film i Łukasz Jakubiak wybrał swój film. My wybraliśmy swój film, który jest najlepszy z wszystkich. My wspieramy ekipę busem przez świat, którzy jeżdżą przez świat. A mieliśmy oczywiście ku temu odpowiednie kryteria, żeby wspierać ten filmik w dążeniu do nagrody. Bo to było tak, że było dużo filmików, polegały na tym. Cześć, jestem Tomek, dajcie 100 tysięcy, to moje życie się zmieni diametralnie i od teraz będę już powiedzmy prezesem radia. A za to busem przez świat przejechali już tyle krajów. No właśnie, braliśmy pod uwagę to, czy dany filmik, jeżeli wybierzemy go, czy on w ogóle będzie miał szansę na realizację tego celu. I ekipa busem przez świat chyba najfajniej z wszystkich to jakoś uzupełnia, ponieważ oni już jeździli przez świat tym właśnie swoim starym, rozklekotanym busem. Byli w Ameryce, byli w innych krajach. Ja też się tak zastanawiam, w ogóle jak oglądaliśmy ten filmik, to się tak tylko zastanawialiśmy, ile razy ten bus im się musiał zepsuć, bo to jest chyba 23-letni bus. Oni pisali, tam mówili, że wiele razy się zepsuł, chyba nie mówili konkretnie. I w ogóle fajnie u nich jest to, że oni jak jeżdżą przez świat, robią to tak... Filmiki robią z tego. Robią filmiki, piszą o tym i w ogóle oni to robią tak, wiesz, tak bez luksusów jakby. Ich marzenie jest fajne, a naszym zdaniem marzenia powinny być fajne. Ale co jest najfajniejsze, oni wybrali sobie bardzo konkretny cel, który zakładamy, że wykonają, ponieważ chcą przemierzyć całą Australię tym busem. I to 100 tysięcy chyba nie pójdzie na nowego busa, mam nadzieję. To by było straszne. Jest tak, to jest na nowe GMC. Wiesz co, nie starczy okaz na Australię. Dzięki wielkie. To jest najfajniejsza ekipa i teraz wchodzicie wy do akcji. Więc sprawa wygląda następująco. My pod naszym tym filmikiem, który teraz oglądacie, damy linka do tego filmu, który wybraliśmy, ten busem przez świat. Możemy tu nawet dać adnotację, no bo YouTube jest fantastyczną platformą i daje nam takie możliwości. Boże, jak to jest jak dobrze, że YouTube jest. Zrobiliśmy coś takiego, że można komentować te filmy. Ma być tak, że ten, który utrzyma najwięcej fajniejszych głosów, takich fajnych, typu, że ten powinien wygrać, a ten nie powinien wygrać, to ten wygra w koniec końców. No właśnie, a każdy wie, że najfajniejszą społeczność YouTube'ową mają lekkostronniczy. Każdy o tym wie. I to jest oczywista oczywistość, jak to, że śnieg jest żółty. Ja sobie... No, że może być żółty. Lekkostronniczy mieli rację. Ten filmik jest najfajniejszy. W ogóle na youtube.com/bankmillennium możecie zobaczyć te pozostałe. I tamte też możecie skomentować, ale już nie tak pochlebnie. Znaczy, nie, no lepiej... Już nie tak pochlebnie. Więc to jest najważniejsze, bo macie czas do 20 stycznia, a potem zostaną ogłoszone wyniki i mam naprawdę teraz zupełnie serio, mamy szczerą nadzieję, że filmik busem przez świat wygra. Nie tylko dlatego, że to jest nasz typ, ale dlatego, jest że najlepszy. To jest najfajniejsza opcja w tym konkursie. Nie było łatwo wybrać tych naprawdę oglądasz filmik za filmikiem i myślisz sobie, jeszcze mam przed sobą 150. Aha. Obrady w ogóle, możecie zobaczyć, jak wyglądały obrady. One były różne. Czasem się śmialiśmy, czasem się kłóciliśmy. A czasem siedzieliśmy tak. Ogłoszenie 22 stycznia wyników busem przez świat wygra. To było chyba wszystko w tym bonusowym odcinku, chyba że chcesz pogadać o pogodzie jeszcze. Wyobraźcie sobie, jak wygląda 100 tysięcy w gotówce. Wyobraź sobie, ekipa busem przez świat. Wszyscy siedzieli i dostaliby 100 tysięcy w tych 100 złotówkach. Ja bym sobie wyciągnął tak ze 3 te banknoty, kupił taką walizkę. Taką fajną i później włożył wszystko do tej walizki i chodził. I tutaj bym sobie zapiął taką bransoletkę do walizki i wtedy chodził tak. I wcale bym nie sprawiał wrażenia, że mam tam pieniądze. W ogóle obczajcie te wszystkie filmiki youtube.com/bankmillennium, bo nie było łatwo wybrać, ale w końcu wybrać. Jezus, nie jest łatwo być jury. Zresztą nie jest łatwo być jury. Nie jest łatwo być jury z kimś, kto jest co drugi dzień na pudełku. Pamiętajcie, że macie być lekko stronniczym. Teraz gdzie jest? Nie wiem, ale to jest najdłuższe przetrzymanie lekkostronniczy do końca ever. A wiesz, jak się robi na filmach starych, było fade out takie do takiej kropki. Zróbmy to. No to uwaga. Okej. Okay.